Dwudniowe zawody tańca breakdance Stylowe Uderzenie już za nami. Ta edycja była wyjątkowa nie tylko ze względu na jubileusz 15-lecia istnienia imprezy. W tym roku Stylowe Uderzenie było również polskimi eliminacjami do międzynarodowych zawodów Porto World Battle. Stylowe Uderzenie to najstarsza impreza breakingowa w Polsce. Zdaniem wielu również najlepsza. Organizowana jest od 15 lat i ma już swoich wiernych fanów. Tegoroczna edycja zrzeszyła w Tarnobreku około 150 zawodników, którzy stoczyli ze sobą taneczne bitwy. Była to wyjątkowa rocznica, nie tylko ze względu na rekordową liczbę zawodników. 15. edycja Stylowego Uderzenia była rzeczywiście wyjątkowa dla mnie jako organizatora, ale także dla B-Boy. Mogliśmy przeprowadzić polskie eliminacje do imprezy Porto World Battle, co nas bardzo cieszy. No, fajnie, że to stało się też na 15. edycji. Mogliśmy się czymś kolejnym wyróżnić. Stylowe Uderzenie przechodziło wiele etapów swojego rozwoju. W momencie, kiedy zorganizowaliśmy imprezę ogólnopolską, później przerodziło się to w imprezę po części międzynarodową, zaczęli pojawiać się u nas tancerze z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji. Pora było na kolejny krok. Moim marzeniem było zorganizowanie imprezy, która będzie eliminacjami do imprezy poza granicami Polski. No i udało się. Wielu tancerzy na Stylowe Uderzenie przyciągnęła właśnie ta prestiżowa nagroda, jaką był wyjazd na międzynarodowe zawody. Głównie jednak zawodnicy przyjeżdżają tu ze względu na niepowtarzalny klimat. Nagrody pieniężne już nie są tak atrakcyjne, bo każdy pracuje, każdy zarabia na siebie. A taki wyjazd do Porto, kurczę, to jest super nagroda. Na finały, wystartować w zawodach prestiżowych, powalczyć z najlepszymi na świecie, w Europie. Kurczę, to jest coś, co przyciąga na pewno. Na pewno mnie. To jest bardzo fajne, kiedy ktoś dostaje możliwość, żeby wyjechać i pokazać swój styl gdzieś za właśnie granicą Polski. Na maksa to jest. Bardzo mi się podoba tutaj klimat i organizacja. Mega wszystko tak rodzinnie jest po prostu, miło, przyjemnie. Walki o wyjazd na Porto World Battle rozpoczęły się pierwszego dnia w Środowiskowym Domu Kultury Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Tam tancerze przeszli eliminację w trzech kategoriach: 1x1, 4x4 oraz Top Rock. Odbył się również Crazy Contest, podczas którego tancerze musieli wcielić się w różne role, na przykład kucharza. Drugiego dnia na scenie Tarnobrzeskiego Domu Kultury najlepsi z najlepszych zmierzyli się ze sobą w rundach finałowych. W kategorii Top Rock zwyciężył B-Boy Nikita. W kategorii 4x4 ostateczny bój stoczyły ze sobą grupy Navi oraz Oczy Ważki. Sędziowie jednogłośnie, choć z trudem, wskazali zwycięzców. Skład Navi już wkrótce będzie reprezentować Polskę na Porto World Battle. Bardzo cieszymy się, bo jedziemy w Porto. To my zrobimy wszystko najlepsze. Nie ma oczekiwań. My prosto robimy to, co my umiemy. Organizator Stylowego Uderzenia nigdy nie zapomina o tym, że są wśród nas ci, którzy potrzebują pomocy. B-Boys, B-Girls oraz mieszkańcy Tarnobrzega po raz kolejny udowodnili, że mają wielkie serca i mocno podbijali przeznaczone na licytację gadżety. Stylowe Uderzenie to nie tylko zawody. Staramy się przy każdej edycji komuś pomóc. W tym roku postanowiliśmy pomóc Faustynce i jej rodzinie. Gdy usłyszeliśmy tą historię, stwierdziliśmy wspólnie, że warto i zaczęliśmy działać. Znaleźliśmy kilka fajnych gadżetów, które mogliśmy puścić w licytację. No i udało się. Zebraliśmy fajną kwotę, którą przekażemy w całości Faustynce. Zawsze tu jest dobrze na Stylowym. Ludzie wspierają. Są ludzie, tak jakby czasami mam wrażenie, jakby oni byli ustawieni. No, jak ktoś wstaje naprawdę z publiki i wyciąga nagle 600 zł, żeby dać na dziecko, żeby wesprzeć rodzinę, no to jest dobrze, wydaje mi się, prawda? I licytacje dzisiaj siadły tak jak chyba nigdy, po prostu. Sprzedawaliśmy dżem, sprzedawaliśmy koszulki, sprzedawaliśmy różne rzeczy. Podejrzewam, że wykałaczki byśmy też sprzedali, Domestos nawet, jakby nam dali, prawda? Tu chodzi o to, jakby na jaki cel poszły pieniądze i to była idea. No i przedstawienie tego celu, tak? No bo tak. To też liczy się właśnie to, żeby przedstawić
ustawić wszystko w taki sposób, że jednak zachęcić też człowieka, żeby dać mu trochę do myślenia. To jest ważniejsze. No. My nie zbiedniejemy, ale możemy pomóc właśnie w taki sposób. Scena Tarnobrzeskiego Domu Kultury nie była jednak tylko miejscem prowadzenia licytacji czy też toczenia brekowych bitew. Była to również scena koncertowa. Wystąpili na niej Szpilersi. Na dłuższą relację z 15. edycji Stylowego Uderzenia zapraszamy Państwa do programu Oko Reportera.